Gościem jest Anna Maria Nowakowska, pisarka, publicystka, felietonistka. Autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce przemocy, uzależnień i wypalenia zawodowego. Od lat pomaga kobietom skrzywdzonym przez bliskich. Jest również autorką serii książek o Dziuni. Książka ta była nominowana do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla autorki Gryfia 2014. Jest Pani, zacznijmy może od felietonów na początek. Jest Pani uważną obserwatorką ludzi, otoczenia. Wykorzystuje to Pani w swoich artykułach, pisząc świetne artykuły w prasie, między innymi regionalnej. Pokazuje tam Pani nasze wady, małostkowość. Możemy się tam przeglądać jak w krzywym zwierciadle. Jakie cechy powinien posiadać felietonista, żeby pisać właśnie tak jak Pani? Dzień dobry Państwu. Mówię do kamery, mówię do Pani Iwony i do kilkorga Państwa, którzy są tutaj, ale wyobrażam sobie, że jestem na normalnym spotkaniu autorskim. Pisarz musi mieć wyobraźnię. Wyobrażam sobie, że siedzą tutaj życzliwi ludzie. Na wstępie powiem to. Siedzę tu w masce, nie dlatego, że w tym miejscu boję się zakażenia, bo się nie boję. Siedzę tu w masce, żeby powiedzieć, noście maski. No teraz ją zdejmę. Już jest lepiej. Zaakcentowałam, po której stronie jestem sporu pomiędzy covidowcami, antycovidowcami. No więc jestem po stronie noszenia masek, niezależnie od tego, co sobie o tym myślimy. Popieramy. Czy nam się to podoba, czy nam jest wygodnie, czy nam jest duszno, z szacunku dla życia innych ludzi, z szacunku dla własnego życia też. A teraz odpowiem na Pani pytanie, jakie cechy powinien mieć felietonista. Na ogół się sądzi, że powinien być złośliwy. Ja uważam, że nie do końca, bo ja nie uważam się za osobę złośliwą. Uważam się za osobę prostolinijną, prostoduszną, czasami wręcz prostacką i wtedy muszę za to przeprosić. Niektórym się nie podoba zestaw wyrazów czy fraz, których czasami używam w felietonach. Napisałam do tej pory do prasy lokalnej 416 felietonów. Sprawdziłam tę liczbę na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. W każdym z tych felietonów pisałam tylko o tym, co mnie porusza. I dlatego uważam, że taką bazową cechą felietonisty musi być wrażliwość. Uważność, czujność na to, co się dzieje, ale wrażliwość, wewnętrzna wrażliwość na krzywdę, na zło. O obiektywizmie nie będziemy mówić, bo to jest po prostu niemożliwe. Nie wierzę w taką cechę jak obiektywizm, no chyba, że stanę jedną nogą na jednej szalce wagi, drugą na drugiej, będę balansować, ale jak długo postoję. Więc to tak, wewnętrzna wrażliwość, uważność, no i odwaga. W tej chwili nie piszę już felietonów dla lokalnej prasy, bo jak wielu z Państwa słuchających tej rozmowy, też padłam ofiarą pandemicznych zwolnień, oszczędności, ale to nie znaczy, że nie piszę felietonów na Facebooku. Zapraszam na swój profil, tam jest kupa złośliwości i nawet brzydkich słów. Ale Pani język jest żywy, dowcipny, przemawia do czytelnika. No, ma Pani swój styl, który można, czytając artykuł, można wiedzieć, że to napisała właśnie Pani. Więc myślę, że to jest niepowtarzalne. Tym się bierze prawdopodobnie u każdego z felietonistów, czy w ogóle pisarzy, z tego, jaką ma osobowość, jaką jest osobą, jakie są jego sposoby adaptacji do rzeczywistości. Moje takie podstawowe mechanizmy adaptacyjne to jest wisielczy humor i odrobina szczypta cynizmu. To mi pozwala przetrwać w trudnych sytuacjach, to mi pozwala pogodzić się z tym, czego nie mogę zmienić. To charakteryzuje moje felietony, wisielczy humor, no i jakiś taki właśnie
coś w rodzaju cynizmu, ale to jest chyba pozór, bo nie uważam się za osobę cyniczną i chyba nigdy nie będę. Swain White, amerykański pisarz i scenarzysta, w swojej książce Warsztat pisarza pisanie porównywał do chodzenia po górach. Proces tworzenia nie prowadzi się ciągle w tym samym tempie, atmosfera napięcia to wznosi się, to upada. Czy u Pani jest tak samo? To jest bardzo taki górnolotny opis pisania. Ja mam swój własny, którym się podzielę. Pisanie moje przypomina gotowanie zupy. I zupa jest o tyle dobra, o ile mam dobre składniki i potrafię je prawidłowo połączyć w odpowiedniej kolejności. Zupa pod tytułem opowiadanie składa się z innych składników niż zupa pod tytułem felieton, jeszcze innych niż zupa pod tytułem reportaż. To są zupełnie inne postawy wewnętrzne towarzyszące pisaniu. Są też takie zupy, których ja nie ugotuję, chociaż podobno są łatwe, takie, na których można dobrze zarobić, które mówią o miłości, ale dla mnie to jest zupa z jednego kartofla i połowy marchewki, a reszta to woda. Ja lubię gęste, gorzkie, trochę kwaśne, doprawione czymś, co jest uniwersalnym, ludzkim doświadczeniem, czyli rozczarowaniem, zderzeniem się ze ścianą, bezsilnością. Myślę, że tak, dla mnie zdecydowanie, ja chyba nie umiem chodzić po górach, szybko się męczę. Natomiast dobrze gotuję i czasem gotuję z byle czego. I ktoś kiedyś powiedział, wiesz, Nowakowska, ty to nawet z wiórów ugotujesz bigos. I to dotyczyło mojego pisania. Świetny komplement. Bardzo. Czy pisząc Dziunię, mam tu na myśli konkretnie Dziunię, od razu myślała Pani o trylogii, czy to wypłynęło już w trakcie pisania, że chciała Pani tą Dziunię przeprowadzić tak od dzieciństwa aż po dorosłość? Nie no, ona się nie chciała ode mnie odczepić. Tych nie będę ruszać, bo sobie tak ładnie stoją. Dziunia pierwsza. Pierwszy tytuł oryginalny to była książka, którą pisałam na blogu. Codziennie jeden odcinek. Pisałam ją będąc na emigracji w Anglii, będąc po wypadku, będąc w depresji, w ogóle w ciemnym dole, czy też w czarnej dziurze. I pisałam po to, żeby ludzie się do mnie odzywali, żeby komentowali. Tak było. I to miała być książka pod tytułem Dziunia z Zadupia. Oczywiście wydawca, gdy już się zdecydował wydać, zrezygnował z tytułu tak rozwlekłego i została Dziunia. Nie myślałam, że to będzie seria, myślałam, że to będzie coś w rodzaju psychoterapii krótkiej, zwięzłej, złośliwej. Ludzie pytają, czy Dziunia istnieje. Wiecie, to nie jest tak, że można sobie napisać książkę z sufitu. Człowiek pisze o tym, co zna, o tym, czym jest, kim jest, gdzie był, co widział. Dodając oczywiście szczyptę wyobraźni, łychę fantazji, zmyśleń, upiększeń albo ubrzydzeń, zależy co kto lubi. No i napisałam pierwszy tom, nie wiedząc, że to jest pierwszy tom. Życie domaga się opowiedzenia. Życie jest zbyt bogate, żeby je gdzieś tam wsadzić do szuflady i zamknąć, powiedzieć, to już było, tego nie ma. Dziunia na uniwersytetach w związku z tym powstała. Tu jest kawał PRL-u, tu jest stan wojenny, tak jak go przeżywali ludzie zwykli, mający zwykłe sprawy, tak jak teraz przeżywają ludzie pandemię. Jak to było, coś spadło na ludzi, coś spadło na nas wszystkich wtedy. I jak się w tym obrócić. Więc to jest kawał historii, która musiała zostać opowiedziana. No ale dobrze, no to skoro już została opowiedziana i doszliśmy gdzieś tam do lat 2000, no a co dalej? Dziunia nie chciała się odczepić, więc powstał wymarzony dom Dziuni.
kawał życia na emigracji i powrót do domu, bo okazuje się, że nie dla wszystkich ludzi emigracja jest dobrym pomysłem. Można mieć wiele wyobrażeń na swój temat, wiele oczekiwań od siebie samego, a koniec końców okazuje się, ale ja chcę do domu, do lasu, do mamy, do mojego płota i ludzie wracają. No i tak to było z Dziunią i cała trylogia w tej chwili w moim takim prywatnym języku pisarskim nazywa się Curriculum Curiosum, czyli no, kuriozalne życie, kuriozalna opowieść o życiu. Jestem pytana, czy będzie. No właśnie, to jest kolejne pytanie. Czy będzie kontynuacja, czy poprzestanie pani na tym? Ostatnio dostałam e-mail z zapytaniem, kiedy będzie menopauza Dziuni. Szalenie mi się to spodobało, bo rzeczywiście no, tutaj doszłam gdzieś do lat kobieta w wieku mniej więcej. 40, prawda? No ale dalej też się dzieją fantastyczne rzeczy w naszym życiu. Więc warto byłoby to opisać. Teraz piszę co innego. Czy będzie menopauza Dziuni i to, czy to rzeczywiście będzie menopauza, czyli będzie wyakcentowane kończenie się czegoś, czy wręcz przeciwnie, czy się okaże, że Dziunia stanęła na nogi i sięgnęła do gwiazd, bo tak też może być. To się okaże w trakcie pisania, a i w trakcie życia. W tej chwili piszę zupełnie co innego. W każdym z tych tomów porusza pani bardzo ważne tematy. W pierwszym brak akceptacji ze strony rodziny, co jest bardzo ważne dla każdego zresztą, dla nastolatki szczególnie. W drugim z kolei bohaterka tej historii, bohaterka wchodzi w dorosłe życie. W trzecim z kolei właśnie te ciężkie losy na emigracji. Więc no, warto byłoby jeszcze dopisać ten czwarty tom. Mam pytanie, czy Dziunia to jest taki pechowiec i ona właśnie walczy z fatum, czy bo tak jak pani napisała, dziuniowatość to stan umysłu, który może być kłopotliwy. Przestrzega pani na swojej okładce, pisząc właśnie takie zdanie. Nie uważam, żeby Dziunia była pechowcem. Tak jak ją znam, gdyby urodziła się w 90 roku na przykład, albo w 2000, nie w 60, to prawdopodobnie rodzina mająca z nią mnóstwo różnych kłopotów, albo nauczyciele mający z nią krzyż pański, bo wiecznie czegoś chciała albo czegoś nie chciała, pokusiliby się, żeby ją zdiagnozować, posłaliby ją gdzieś do poradni, dostałaby etykietkę, jaką możemy się domyślić, że dostałaby pewnie gdzieś na spektrum autyzmu, może zespół Aspergera. Lekki, prawda? Nie bardzo. Dziewczyny inaczej troszeczkę przechodzą. Może inaczej powiemy. U dziewcząt zupełnie inaczej przebiega to spektrum, jeśli rodzą się gdzieś tam z troszeczkę odmiennym układem nerwowym. I dlatego ja nie nazwę Dziuni pechowcem, bo ona robiła najlepiej, jak mogła zrobić wszystko, co była w stanie zrobić, no ale świat nie był na nią gotowy, rodzina nie była gotowa na takie dziwadło, szkoła nie była gotowa na takie dziwadło. My mówimy o czasach, kiedy nie było takiego pojęcia jak specjalne potrzeby, prawda? Nie było takiego pojęcia jak integracja, nie było takiego pojęcia jak uczeń, któremu poświęcić trzeba troszkę więcej uwagi, bo jest, nie wiem, czy nadpobudliwy, czy niedopobudliwy, w każdym razie odbiega trochę od normy. Kiedyś było tak, że siadaj do ławki i pisz prawą ręką, bo lewą ręką pisać nie wolno, bo to jest nienormalne. A jak nie umiesz pisać, to my cię nauczymy, lewą rękę ci przywiążemy za plecami,
A będziesz miał tylko prawą, więc masz pisać prawą. Tak. Możemy sobie zadać pytanie, jak się czuje taka osoba, która jest nie tylko stygmatyzowana w klasie, ale też no dość okrutnie karana przywiązaniem ręki. Spróbujcie posiedzieć się tak 6 godzin z przywiązaną lewą ręką do pleców i robić wszystko prawą i się okaże, że bardzo dużo rzeczy robimy lewą ręką. Więc no, Dziunia trafiała na tak zwanych normalnych ludzi, którzy normalni ludzie mieli normalne wymagania wobec Dziuni, która troszeczkę delikatnie odbiegała od normy. Tylko tyle, nie była pechowcem. To była bardzo inteligentna osoba, tak o racjonalnym umyśle. Tak myślę, prawda? I też tak przypuszczam, tak. Też tak przypuszczam. Racjonalność nie stoi wysoko w rankingu pożądanych cech, bo gdyby stała, to żylibyśmy w zupełnie innej rzeczywistości, prawda? Gdyby racjonalność była promowana, to nie słuchalibyśmy jakichś bredni składających się z poszczególnych słów czy wykrzykników. Może nie powinnam się zapuszczać w tę stronę, nie wiem, Pani Iwono, jeśli Pani chce, żebym komentowała rzeczywistość, to mogę to zrobić, ale jeśli to nie jest wskazane, to mogę się zamknąć. Skończmy i przejdziemy do kolejnego pytania. Chciałam tylko powiedzieć, że jest w życiu społecznym i w życiu indywidualnym bardzo dużo iluzji i urojeń. I z bardzo różnych powodów, a nie będę ich teraz rozwijać, bo tu musiałabym zahaczać też o neurofizjologię i tak dalej, a po co nam taki balast? Powiedzmy tylko tyle, że podstawowym mechanizmem adaptacyjnym człowieka jest zaprzeczanie, że coś jest, udawanie, że czegoś nie ma, niewiara w to, że coś jest, albo odwracanie kota ogonem. W związku z tym racjonalność nie jest ceniona, bo jeśli ktoś mówi, ale słuchaj, zobacz, jest tak i tak i tak, a co ty tam wiesz, ty nic nie wiesz, bo ja tam słyszałem, prawda, szwagier sąsiada, dziecka, mojego dziadka nieślubnego, prawda, pracował kiedyś z takim jednym kierowcą karetki pogotowia, który powiedział, COVID to taka grypa. No i powiedział. No i później całe miasto powtarza, COVID to taka grypa. Gdzie tu racjonalność? No trochę się rozgadałam, okej? Jak mawiał Winston Churchill, sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, a liczy się odwaga. Co powiedziałaby Pani młodym osobom, które chcą chwycić za pióro, które chcą coś napisać, jakieś wskazówki dla nich? Okej. Najpierw bym powiedziała, nie czekajcie, nie czekajcie, aż będziecie mieć 50 lat, bo potem Wam zarzucą późny debiut. No ja wiem coś o tym. Bo chociaż przed napisaniem powieści napisałam mnóstwo reportaży i różnych tekstów i psychologicznych i wszelkich felietonowych, to i tak jak wydałam pierwszą Dziunię, miałam 50 i późny debiut mi powiedzieli. I to było bardzo przykre, więc nie czekajcie na późny debiut. Jak macie coś do powiedzenia, to bierzcie pióro w postaci klawiatury i piszcie. Tylko trzeba nauczyć się gotować tę zupę. Trzeba nauczyć się pisać, składać zdania, składać frazy, mieć ogromny słownik w głowie albo słownik podręczny, do którego się sięga, mieć tysiące synonimów do każdego słowa i czytać. Jeśli chcecie pisać, to nie możecie nie czytać innych pisarzy. To jest po prostu niemożliwe. W 1997 roku napisała Pani poradnik dla kobiet uzależnionych, pragnących podjąć terapię Kobieta na szlaku. Książka powstała jako przesłanie od kobiet, które wyszły z tego ciężkiego kryzysu spowodowanego przez alkoholizm i dla tych też, które są na początku tej drogi, tak? Które nie wiedzą, co robić, które wstydzą się na przykład zgłosić, które nie chcą sobie uświadomić swojego problemu. Tak,
To jest taki obszar, w którym poradnictwo się nie starzeje, więc niech nikogo nie zwiedzie ta data, 97 rok. Książka jest dalej aktualna. Dalej jest aktualna. Właściwie to nie jest książka, bo nigdy nie została wydana w tej formie książki. Jest dostępny za free w internecie. Nigdy bym nie wzięła ani grosza za pomoc kobietom uzależnionym. Więc dalej jest ta sama triada. Meeting, zaprzestanie picia, terapia. Nic się nie zmieniło, nie ma cudownego środka, znaczy jest Prozac. Natomiast niepicie nie jest łatwą rzeczą, niepicie dla kobiety nie jest łatwą rzeczą i nie mówię tu tylko o, znaczy niepicie, weźmy to w cudzysłów, bo tak samo działa uzależnienie od papierosów na przykład. Papierosów, mówię to jako palaczka papierosa, ze wstydem się przyznaję, proszę mnie zlinczować, rzucić kamieniem. Uzależnienia behawioralne, zakupy, upiększanie się. Nawet jest nowy rodzaj uzależnienia, uzależnienie od operacji plastycznych, dość tragiczny. Czasem można zobaczyć w internecie zdjęcia dziewczyn, które straszliwie się oszpeciły botoksem, nastrzykiwaniami, nadmuchiwaniem ust. One widzą siebie jako piękne osoby, mimo że otoczenie mówi im, okaleczasz swoją piękną buzię. To jest uzależnienie, to działa tak samo. I znowu ta sama triada, meeting, czyli wspólnota ludzi, którzy mają ten sam problem, bo samemu jest bardzo trudno iść tą drogą. Zaprzestanie zachowań niszczących i psychoterapia, grupowa oczywiście. Pracowała Pani również współpracowała Pani również w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii i Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współtworzyła tam Pani między innymi program poradni dla osób, które potrzebują takiej pomocy. Tak, pracowałam tam 5 lat i miałam ten zaszczyt, żeby być przy pierwszym telefonie. W 1995 roku powstała ta poradnia i ja wtedy zaczęłam tam pracować. Byłam w tym pierwszym zespole i przez 5 lat bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy się tam zadziało, no a do teraz to już w ogóle, bo obserwuję i nadal piszę zresztą do pisma Niebieska Linia, też można znaleźć w sieci, to jest oczywiście bardzo specjalistyczne, ale to nie jest pismo pisane żargonem, którego nikt nie może przeczytać poza psychologami czy specjalistami terapii przemocy. Warto sięgnąć, bo tam jest bardzo dużo wskazówek, jak wychodzić z przemocy. No więc dalej w tym jestem. To nie jest tak, od 2000 roku nie pracuję w Niebieskiej Linii, ale później pracowałam także w ośrodkach pomocy społecznej dorywczo raz w tygodniu z kobietami doświadczającymi przemocy. No a teraz nie. Teraz już odpoczywam od tych zagadnień, tylko piszę na te tematy do pism specjalistycznych. To na koniec chciałam zadać pytanie, dlaczego warto czytać? Dlaczego warto czytać? Ja w ogóle nie wyobrażam sobie życia bez czytania, to nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego warto czytać, bo to tak jakby mnie Pani zapytała, dlaczego warto oddychać, albo dlaczego warto chodzić. To jest zwiedzanie światów stworzonych przez innych ludzi, czy oglądanie świata ich oczami, to jest dla mnie taka potrzeba wewnętrzna, ale umówmy się, że to nie będzie tak, że czytać. To jest za małe słowo czytać, bo pod tym się kryje wszystko. Możemy czytać SMS-y i wiadomości na Messengerze, możemy czytać harlekiny, to jest tak samo jak jeść. Możemy jeść hot dogi, a możemy jeść coś bardzo zdrowego i to nie znaczy, że hot dogi mają przestać istnieć.
tylko nie żywmy się samymi hot dogami. To znaczy, nie czytajmy samych książek o miłości, chyba że ktoś musi, bo jest uzależniony. Ale trzeba sięgnąć też do światów, w których się na co dzień nie zwiedza. Dlaczego ludzie, którzy czytają science fiction, czytają tylko science fiction? To jest zawsze dla mnie zagadka, bo ja chcę wszystkiego. Chcę wszystkiego spróbować, literatury pięknej, literatury specjalizującej się gdzieś w czymś, popularno-naukowej, no bo z tego też nie da się żyć, bo człowiek nic nie wie, jeśli nie czyta. Nic nie wie. Jak można nie przeczytać o mechanice kwantowej? Jeśli nie przeczytamy o mechanice kwantowej, to nie będziemy wiedzieć o tym, co się w ogóle dzieje wokół nas. Nie będziemy nic wiedzieli, bo to są rzeczy podstawowe. No, oczywiście to jest moja perspektywa. Nie sądzę, żeby wszyscy z entuzjazmem krzyknęli, dobra, rzucamy się w tej chwili, bierzemy książkę Łukasza Lamży, Wszechświat krok po kroku i wertujemy ją. A warto. Łukasz Lamża, Wszechświat krok po kroku. Dla ludzi, którzy nie mają czasu, nie chce im się sięgać po 5 książek z astrofizyki, kosmologii, teorii względności, matematyki, niech poczyta Lamże. Tam jest wszystko. Nikt mi nie płaci za to, że go reklamuję. Po prostu przeczytałam i... Poleca pani. Polecam, bo zrozumiałam. A co znaczy, że książka jest przystępna dla każdego? Bo ja nie jestem żaden orzeł, jeśli chodzi o nauki ścisłe, nie czarujmy się. Czy ja mogę powiedzieć jeszcze o czymś? Proszę bardzo. Przyniosłam tutaj moją pierwszą książkę. Moją pierwszą książkę i pamiętam, że siedziałam na schodkach, już wtedy miałam swój dom w Zdziwuju, siedziałam na schodkach i płakałam, bo nie wiedziałam, jak doprowadzić do wydania tej książki. To był rok 2001. Książka mówi o molestowaniu seksualnym w rodzinie, o kazirodztwie wobec dziewczynek. Taki wycinek. Jest oparta na opowieściach klientek, z którymi pracowałam, dobrowolnych opowieściach kobiet, które zdecydowały się ofiarować swoje historie, żeby naprawić coś na świecie. I słuchajcie, nikt wtedy nie chciał tego wydać. Naprawdę. Płakałam z bezsilności, bo bardzo chciałam, żeby te historie się ukazały. Nie dlatego, że oj, dobra, Nowakowska wyda pierwszą książkę, która będzie miała okładki i kartki w środku. To nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby powiedzieć, jest taki straszny problem, o którym nikt nie mówi, o którym wszyscy milczą. Dzieją się w domach ludzkich takie rzeczy. I jeśli nie rzucimy snopu światła na ten obszar ludzkiego życia, na tę tragedię, to nic się nie zmieni. Zobaczcie, aha, sami zrobiliśmy okładkę, sama sobie napisałam recenzję, nikt się w ogóle nie chciał tego, nikt się nie chciał tego podjąć. Wydało wydawnictwo, w którym, dla którego pisałam reportaże wtedy, ale też nawet nie uwzględnili tego w swojej, no tak jakby... ofercie. Tak jakby, wiecie, jakby wszyscy się brzydzili tego, jakby wszyscy chcieli to odrzucić. Nawet tu, na tej okładce, to jest moja gęba. Bo nie mieliśmy innego pomysłu. Mój mąż zrobił tę okładkę. Nie jest wcale grafikiem. To jest po prostu, ktoś musiał to zrobić. Ale przyciąga uwagę, ta okładka. I teraz chcę powiedzieć coś ważnego. Chcę powiedzieć, że w ciągu tych dwóch dekad zmieniło się tyle na świecie. Wyszło sporo książek o podobnej tematyce i sporo książek o bardzo trudnych sprawach ludzkich i w tej chwili już nikt się nie brzydzi. Można pisać. Teraz jest łatwiej. Łatwiej jest pisać o trudnych rzeczach, łatwiej jest pisać używając języka
otwartego, opisującego wprost, a nie metaforycznie różne doznania. Nasłuchałam się, ale to ludzie przecież zdołuje, ale to jest takie, a dlaczego ten tytuł przeklęte? Dlatego, że te kobiety się tak czuły, jakby zostały przeklęte. To jest coś pozytywnego, co powiedziałam w tej chwili. Nie dlatego, że jest bardzo dużo trudnych rzeczy do opisania, tylko dlatego, że dziennikarze, reportażyści, pisarze nie muszą w tej chwili się bać, że wydawca będzie krzywił nos, prawda? Jakby mu coś śmierdziało, tylko dlatego, że przynieśli trudny temat. Przemoc, molestowanie. Więc świat jest nadal zły, ale można o tym mówić głośno, to jest ważne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po książki. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.